No, Andrzeja Fonfary chyba nie muszę nikomu z Państwa przedstawiać. Witam, dzień dobry. Michał Olaś. Witam serdecznie. Widzieliśmy się kilka y, miesięcy temu. Czas w ogóle jakoś tak dziwnie płynie. Ja mam wrażenie, że czasami się zatrzymuje, a czasami wręcz ciągnie niesamowicie. E, no ale tak, jesteśmy spragnieni powrotu wielkiego e, sportu. Przed Tobą ten wielki sport, i to już e, bardzo, 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 bardzo blisko. E, pierwsza walka w Stanach Zjednoczonych. Tak, dokładnie, wymarzony debiut w Venice na Florydzie 17 lipca, a bardzo długo czekałem na ten debiut. Jestem tutaj w Chicago już od, od grudnia, tak więc cały czas się przygotowywałem, trenowałem. Dwa razy mieliśmy przesunięty termin walki, później sytuacja z koronawirusem, no i w końcu udało się dopiąć termin i... Dla Andrzeja to też debiut, chyba, nie? W, e, w roli... Dokładnie tak. W roli menadżera będzie to mój debiut, także razem z Michałem będziemy debiutować 17 lipca. E, fajny kontakt, bo, bo tak nowy, nowi promotorzy. E, jeden z promotorów wcześniej też, też boksował, zakończył karierę i, i został teraz promotorem na Florydzie. Człowiek, który też sparował z maćkiem z, z z innymi zawodnikami. Z, zna się dobrze z Jarno także y, także człowiek, który jakby no, też zna polskie środowisko. Y, Unlimited Vaccine Championship to jest ta grupa, która będzie robiła tą galę. Będzie można wykupić link, na którym będzie można zobaczyć nas jakby na żywo i Michała przede wszystkim y, jego walkę. I to w formule pay-per-view, pay tak. Y, w formule pay-per-view. Y, tam y, jakby liczba kibiców jest ograniczona y, będzie tylko 500 osób. Y, także no dlatego, że właśnie koronawirus y, no ale bilety, bilety będę miał tutaj w Chicago, także jakby ktoś chciał się wybrać, to będę miał 30 dostałym biletów VIP. Y, także także trochę osób się wybiera, także na pewno będzie fajny wyjazd. No to świetnie. Michał, wspomniałeś o tym, że wymarzony wybiut, debiut w Stanach Zjednoczonych, wspomniałeś o tym, że jesteś tutaj już od grudnia. Jak wyglądają te przygotowania, jak wygląda ten okres? To się musi wszystko zmieniać, dlatego że tak jak sam wspomniałeś, to, to te gale przekładane są odwoływane i tak dalej, i tak dalej. Musisz się dostosowywać. Trudno jest w związku z tym wszystkim? Nie jest trudno. No, ja jest, pozostaję cały czas w treningu. Trener Bogdan Maciejczyk i Riki Ledezma z klubu Hyper Gym bardzo fajnie się tutaj mną opiekują. Uczę się dużo nowych rzeczy, troszkę takiego amerykańskiego stylu. Tak samo jeździmy do, do sama kolony na sparingi, gdzie sparuję z, z różnymi innymi zawodnikami, innymi sparing partnerami. Tak więc w sumie to fajnie, że ten okres tak się wydłużył, bo jestem w stanie lepiej się przygotować do debiutu, do tej styczności z innym stylem boksowania, z amerykańskim stylem boksowania, więc wszystko A z, jest ok. A z Andrzejem sparowałeś też, czy nie? Tak, zrobiliśmy parę rund, a właśnie przez to, że jest, była sytuacja z koronawirusem, wielu zawodników jakby pozostawało nie, nieczynnych, nie było z kim sparować, więc razem z Andrzejem sparowaliśmy bardzo cenne rundy. Andrzej cały czas jest, jest w dobrej dyspozycji, więc bardzo mi pomaga. Ty też musiałeś się znaleźć w jakiejś takiej nowej roli, ale to świadczy o tym, że chcesz być cały czas blisko boksu. Yy, dokładnie tak. Chcę być blisko boksu, chcę być blisko yy, tego, no, przez. dlatego, że no, całe życie spędziłem tak w boksie i w, yy, w tym właśnie takim środowisku bokserskim. Yy, dlatego, dlatego, tak naprawdę po zakończeniu kariery yy, cieszyłem się chwilę takim, taką wolnością, tak, bo, bo wcześniej było to takie troszeczkę małe więzienie, obóz, treningi, chwila przerwy, znowu przygot przygotowania do walki. Miałem chwilę, żeby się cieszyć tą, tą wolnością, no ale po chwili zacząłem tęsknić no, trochę za boksem, trochę za tym, co, co było. No i tak naprawdę nie mogłem sobie znaleźć miejsca. I, i, no, I znalazłeś się. I znalazłem miejsce, dokładnie. Dlatego myślę, że, że fajnie, bo zostanę w tym sporcie, w którym, który kochałem, który, który też lubię. Jakby, no ja jestem takim człowiekiem, który, który lubi porozmawiać, lubi nowe, nowe znajomości. Dobrze się czuję w takim, właśnie w takich luźnych rozmowach, czy też, czy też poważnych. No i, no i myślę, że rola menadżera to jest jak najbardziej odpowiednia rola dla mnie. Wchodzę teraz z Michałem raz do ringu, bo, bo tego boksu gdzieś tam brakuje. A jak mi wcześniej powiedział, no, przez koronawirus tych spanych partnerów było mniej, także ja cały czas jestem w formie i gdzieś tam, gdzieś tam też pomagam nie tylko jako menadżer, ale, ale również jako, jako no jako partner. To powiedz mi jakim pięściarzem jest Michał Olaś? Zapytam się najpierw Andrzeja właśnie o to, żeby krytycznym okiem osoby, która w się trochę czasu spędziła teraz ocenił ciebie. No ja na pewno w Michała wierzę jako, jako menadżer jako człowiek, który też w niego jakoś inwestuje, tak, że, że zrobimy y, parę fajnych walki i w pewnym momencie dostaniemy fajne propozycje o, o, o dobre pieniądze i dobrą walkę, żeby, żeby każdy był zadowolony. My to na pewno, na pewno y, Michał jest y, takim zawodnikiem charakternym. Y, no wiadomo, że musi się troszkę poprzestawiać. Y, ma parę luk w obronie, ale ma też bardzo dobre strony, przede wszystkim y, no fajne, mocne uderzenie. Umie przyspieszyć. Wiadomo, że, że gdzieś tam, tym doświadczeniem, ja gdzieś nadrabiam, Michał też jest dobrze przygotowany kondycyjnie i, no i myślę, że jakby z, z miesiąca na miesiąc, tylko na tydzień, kiedy tu był, to, to, to jest coraz, coraz, coraz lepszy. Coraz bardziej czuję ten półdystans przede wszystkim, bo, bo naprawdę, jak, jak boksuję rozluźniony i boksuję w dystansie, to, to na pewno jest groźny. Miał też wiele walk amatorskich. Boksował też w World Series Boxing, czyli takiej amatorskiej lidze bokserskiej w Dolce Gabana w Mediolanie. Także ma, ma no, też świetną, świetną karierę amatorską. Misz Polski, Muay Thai w, w, w Polsce. No i, no i 9 walk zawodowych, tak? to też mówi swoje 9-0. Może ci wszyscy zawodnicy nie byli jakby no, z największego pułapu, ale y, z, walce, z walki na walkę łapu doświadczenie. No i tak naprawdę teraz taki egzamin przyszedł tutaj w, w Stanach. tak y, Wiadomo, ci zawodnicy też na początek nie będą z, na, z najwyższej półki, no ale pomału, pomału y, ciężką pracą i, i chęciami myślę, że, że dojdziemy wysoko. Dobrze, Michał, w takim razie za tobą, za tobą dziewięć tych walk w boksie zawodowym, ale też masa doświadczenia z innych sportów walki, bo tak jak usłyszeliśmy tutaj o Thai, usłyszeliśmy o boksie amatorskim. Ja rozumiem, że decyzja o tym, aby wyjechać do Stanów, wiąże się z tym, że gdzieś się chce podjąć ten kolejny krok w zawodowej karierze i jednocześnie poważnie traktuje to, co się pod... czego się podjąłeś? Jaką decyzją właśnie była ta o tym, żeby jednak tutaj uderzyć i zwrócić się do Andrzeja o pomoc? Przede wszystkim wyjazd do Stanów Zjednoczonych i trenowanie tutaj, stworzenie walki to była zawsze, to było zawsze moje wielkie, ogromne marzenie. Um, pomysł, żeby przyjechać do Andrzeja już się przewijał od paru lat, ale z różnych względów nie udało się yy, się tutaj przyjechać i i potrenować. Pierwszy raz byłem w 2017 roku w Stanach, właśnie na, na walce Andrzeja, też w Montrealu, na walce rewanżowej ze Stevensonem, więc wtedy pierwszy raz byłem w Stanach. No, tak naprawdę to ja całe życie podporządkowałem pod treningi, pod boks. Stawiam wszystko na, na jedną kartę. Nie ma tu żadnych półśrodków, tylko jestem w 100% skoncentrowany na sukcesie sportowym. I tyle. No i tak, i trzeba podjąć ten kolejny krok, jakim jest tutaj walka w Stanach Zjednoczonych. Czyli tak, walka w Wenis, w Stanie Floryda. Rozumiem, że można się ewentualnie do Hyperfight zgłosić, jeżeli tak, chcą Państwo uzyskać więcej informacji. Można, można się zgłosić do Hyperfight Fitness. Tam na pewno będą bilety, czy, czy też przeze mnie. Tak można mnie znaleźć na Instagramie, czy, czy Facebooku, czy, yy, czy właśnie w Hyper. Yy, no i wiadomo: 30 biletów. Yy, wszystkie bilety są VIP, bo to jest jakby gala zamknięta. Yy, przelot: najlepsze połączenie Chicago, Tampa, i z yy, godzinka drogi do, do Venice. Yy, także to jest jakby najlepsza droga, do, do, do tego, żeby się dostać na, na gale. Wiele ludzi zapowiedziało się, że, że przylatują, bukują bilety, także na pewno będzie fajny wieczór. Na pewno Michał zrobi wszystko, żeby żeby wygrać ten, ten debiut w Stanach, później fajne after party na zatoką Meksykańską i wracam do Chicago na tarczy. To już jest tak, że wiesz, dokładnie z kim będziesz walczył, czy no tak, starczą. Tarcza, W ręku. Tarcza, tarcza, wiesz, tarcza będzie tarcie. obok, tak. E, ty już wszystko wiesz odnośnie przeciwnika? Czy to wszystko jakoś dopiero się kształtuje? Wiemy już na, na 90%, jaki będzie przeciwnik, ale do końca tygodnia mamy mieć potwierdzenie, i wszystko się okaże. Czyli 17 lipca wychodzisz na ring, robisz swoje, e, impreza, Florida. Czegoś więcej chcesz. Tak. I wracamy do Chicago. Tarczą, tak. Starczą, tak. Starczą, umówmy się. Dokładnie. E, dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za szybką wizytę w studiu. Odsyłam po więcej informacji do Hyper Fight Fitness, tak? Dokładnie, tak. E, a Tobie życzę powodzenia w roli e, boksera na zawodowym amerykańskim ringu, a Tobie życzę powodzenia w roli menedżera Marcina Michała e, Olasia. Dziękuję bardzo, dziękujemy, dziękujemy. pozdrawiamy zapraszamy.